witam w cudowną jesienną pogodę, kochani. Ja widzę wszystko, co najpiękniejsze. Cieszę się bardzo, bo jeszcze jest tak mocno ciepło. Nie spodziewałam się tego, że jeszcze będzie tak jak lato, bo czuję się, jakbym była w lecie. Każdy z nas spostrzega to inaczej, zauważa to inaczej. Jedni lubią ciepło, jedni nie lubią, no ale większość lubi. Ja kocham nawet upały, ale nie wszyscy kochają. I co bym powiedziała, kochani? No i każdy ma rację, co powiemy, że to jest dobre, to jest niedobre, upał jest dobry albo niedobry, deszcz jest dobry albo niedobry. I ludzie by się spierali, tak? Bo rolnik by powiedział, że deszcz mu jest potrzebny, ten kto chce jechać na urlop, powiedział mi, jest niepotrzebny, i byśmy się spierali. I to jest tak, ile nas jest ludzi, tyle jest racji, i ludzie bardzo lubią się ze sobą przekamarzać. Nie wiem, czy zauważyliście, wystarczy, że ktoś powie jakieś zdanie i już jest takie uczepliwość, tak? Od razu każdy wyskakuje ze swoją jakby informacją. Nie, nie, bo ja mam rację. Nie, nie, bo to tak nie jest. I ja uwielbiam słuchać ludzi. Fajnie jest, jak sobie tak dyskutujemy, tak? Czyli ja mówię swoje zdanie, ta osoba powie swoje, potem znowu sobie jeszcze mówimy wspólnie. I to jest taki dialog. Ale większość ludzi jest nauczonych tak, nie, nie, od razu to, co ty powiesz, ciebie przygasi, zdominuje, bo on ma rację. Kochani, nikt nie ma racji. Nikt nie ma racji. Naprawdę. Musicie sobie uświadomić, nikt nie ma racji. To jest tylko to, co my myślimy na dany temat, tak? To jest moja racja. On ma rację, ten ma rację, i Kowalski ma rację, i tak naprawdę wszyscy mamy rację. I później jest tak, że się grupujemy, tak? Chcemy do kogoś należeć, no bo jak my mamy swoją rację, no to szukamy ludzi o podobnych poglądach, no bo się do nich przykleimy, bo już o tych swoich racjach możemy sobie powiedzieć. Ci, co są przeciwni temu, co my mówimy, znają tą sobie swoją grupę, no i będą sobie tam przynależeć. Zauważcie, że nikt nie chce być sam, tak? Każdy gdzieś z nas chce jakby należeć. Wbrew pozorom, nie zapisując się do żadnych grup, do żadnych tam ugrupowań i tak dalej, ale gdzieś sobie tam należymy. Tylko fajnie by było, gdyby te wszystkie grupy umiały właśnie ze sobą tak mówić. Ten coś się dowiedział, ten coś przeżył, ten coś doświadczył, to mówi jako doświadczenie, ten mówi swoje, i z tego wszystkiego wyciągamy wnioski. Ale nie, my ludzie nie umiemy tego. Nie umiemy. Jak ten jest inny, bo inaczej myśli, ten inaczej, to tak traktujemy siebie, ludzie, jak to kiedyś było, kiedyś, kiedy była niewola, kiedy ktoś miał czarną skórę i dlatego musiał cierpieć, że tylko miał czarną skórę, był inny, tak? I teraz jest dużo osób świadomych, dużo się osób budzi, i tu też jest porażka, bo te osoby śpiące jeszcze nie rozumieją tego, tak? Zamiast po prostu otworzyć przez chwileczkę oczy, zobaczyć, co te osoby radosne, szczęśliwe, co one wnoszą, co one nam chcą pokazać, czym się podzielić, czym się pochwalić. Nie, to od razu te osoby się tam z procy szczela, tak? Albo z wiatrówki. Bo się chce uszczelić, uszkodzić, zranić, żeby nie dać tej osobie się cieszyć. I otwiera się oczy, co to jest za osoba, co się z nią stało. Coś tu jest nie tak, nie? I od razu się ją zwala gdzieś tam do kąta, przestaje się z nią kontaktować, przestaje się ją lubić i tak dalej. No i to jest takie smutne. Więc kochani, jeżeli napotkacie na swojej drodze osobę szczęśliwą, radosną, nie kopcie jej, nie szczypcie, nie zwalajcie, po prostu zapytajcie, kochana, czy tam, proszę panią, ale jest pani cudowną kobietą, a jak pani to zrobiła, że pani się potrafi tak uśmiechać, mimo tego, co mi pani przed chwilą powiedziała, że panią takie coś spotkało w życiu, że pochowała pani męża albo dwóch, albo była chora, albo straciła rękę, czy wzrok, czy nogę, a pani ciągle jest taka uśmiechnięta, no, a ja nie mogę, a ja mam niby wszystko i nie umiem sobie z tym poradzić. Właśnie, podyskutujcie z takimi osobami, zapytajcie, bo te osoby naprawdę wniosą w wasze życie coś pięknego, podzielą się z wami, bo ja już widzę, kto tylko cokolwiek osiąga,
zaczyna się budzić, to chce już się tym dzielić. I ja w ogóle nie wiedziałam prawie 3 lata temu, że ja się obudziłam, że to się nazywa jakby przebudzenie, bo mi nikt tego nie powiedział, bo ja się tak obudziłam sama, tak, nie mając wokół siebie nikogo, nie mając kogo się zapytać, nie wiedziałam, z czym to się je i dlaczego we mnie jest taka euforia i dlaczego jest taka fala i dlaczego ja to chcę mówić i tak przysłowiowo klepać wszystkim w koło i się cieszyć tym radością, a odzew był taki, że mnie nikt nie rozumiał, tak, że wszyscy patrzyli na mnie jak na czubka, że coś ze mną jest nie tak. A dla mnie to było takie oczywiste, no przecież cieszyć się, żyć, mówić miłe rzeczy, to jest takie coś fantastycznego. Dlatego kochani, jeżeli zobaczycie gdziekolwiek jakąś uśmiechniętą osobę, czy to będzie na przystanku, czy w sklepie, czy gdziekolwiek, kurczę, uśmiechnij się do takiej osoby. Odwzajemnij jej to, pogratuluj, że ktoś jest taki. Powiedz, jak to miło, że są jeszcze tacy ludzie, a nie patrzcie się na te osoby jak jakieś, nie wiem, przypadki jakieś, nie wiem, trędowatych, chorych, do których nie wolno podejść, się zbliżyć, bo się zarazicie. Czym się zarazicie? Uśmiechem, radością? No kochani, dlatego coraz więcej ludzi się budzi, to się nazywa przebudzenie, tak? I wiadomo, jak ktoś się obudzi, coś zobaczy, to chce się tym dzielić. To tak jak ktoś lubi kwiaty, a druga osoba nawet nie ma ani jednego kwiatka w domu i ona mówi, zobacz, zobacz, idzie na spacer, zobacz, wiosna, jak to wszystko bucha, a ktoś jej powie, z czym ty się zachwytasz? No to jest zwyczajny kwiatek, to jest normalne, tak? I nie rozumie tej osoby, a z niej aż tam się wylewa ta miłość, ta energia. No i właśnie, kochani, to tak polega na tym, że osoba przebudzona, pełna miłości, tak reaguje. A cała reszta sobie śpi. My szanujemy tych śpiących, niech sobie śpią. Rozumiemy, że to jest mi jeszcze nie ich czas, ale wy musicie zrozumieć już tych obudzonych, tak? Czyli ten, kto jeszcze chce spać w łóżeczku, nie może znieść tego, że ktoś wstał wcześniej, się tłucze mu po mieszkaniu, ale musisz go zrozumieć, że on już żyje, on już tętni, tak? Życiem. Musisz to zaakceptować. On akceptuje, że ty jeszcze śpisz. No i obopólna akceptacja. I będzie spokój i cisza. I możecie się powymieniać. On swoimi rzeczami, ty swoimi. Być może, jeżeli posłuchasz takich pięknych rzeczy, to któregoś dnia zechce się obudzić, spojrzeć na ten świat z uśmiechem, z radością, otworzyć szeroko ręce i powiedzieć, witam cię świecie, kocham cię świecie i kocham cały świat, tak jak ja kiedyś to zrobiłam. Wyszłam na Wrocław, stanęłam i chciałam krzyczeć w głos. Kocham cały świat, kocham wszystkich ludzi. Kochani, tak bardzo pokochałam. To jest do dzisiaj i to się nie zmieniło i to nie uciekło. Ja uwierzyłam wtedy, w tym momencie, że to jest takie prawdziwe, to co przypłynęło i to nigdy nie może zniknąć, nigdy. Bo to było tak mocne i tak oczywiste i każda moja cząsteczka ciała to poczuła. Nie wiem, w każdej komórce, w moim umyśle, w moim ciele, we krwi, nie, jakbym wam to powiedziała, to było mega. I to jest do dziś. I to nie zniknęło. Bo jest tam we mnie, w całej. I tak, kochani, tym akcentem wam powiem. Doceniajmy takich ludzi radosnych, szczęśliwych, uśmiechniętych. Bo to jest skarb. Bo oni poprowadzą dalej. Bo oni ten świat będą budować lepszym, tak? Będą pokazywać, że można żyć inaczej, że można się cieszyć. I jeżeli chwycicie się za ręce, podacie tym osobom, to one was poprowadzą do przodu, daleko, daleko. To ja was tak kocham, bo słoneczko mnie tu tak cudownie razi, że nie mogę się na was patrzeć. Buziaczki moi kochani, całuski.